No dzień dobry, pierwszy powiem. No dobrze, jak to w ogródku? No mamy morele. I morela to jest najbardziej podatna ze wszystkich pestkowych na brunatną zgniliznę, ale także na raka bakteryjnego. Tu mieliśmy brunatną zgniliznę, czyli zaschły nam cały pęd. Tak, zeszłego roku. To się objawia tym, że po wypuszczeniu liści, tak, na wiśniach, na czereśniach, na morelach zasychają nagle liście, tak, pojawiają się jakieś takie wykwity, to jest brunatna zglizna i jak zejdzie liście, jak pojrze ten cienki pęd, wchodzi także coraz dalej. Także jest to niebezpieczne dla życia całego drzewa. Potem, po tych wszystkich kikutach, jak ten kikut zaschnie, tak, to jest taką zadrą w drzewie, która nie może się zgoić, bo suche drewno wystaje i stoi w żywym drewnie i roślinka po prostu, tak jak u nas by to była ropa, materia, tak tutaj wydziela się soczek. Soczek jest słodki, pokazują się grzybki, no i taka infekcja postępuje, czyli musimy całe drzewko dobrze przejrzeć, pousuwać wszystkie kikutki, ale wszyściutkie, bardzo, bardzo krótko. Tak, żeby teraz? Tak, jak najszybciej. Jak najszybciej. Jak najszybciej, bo to do jesieni będzie cały czas prowokowało do rozwoju się grzyba. O. Tak, usuwamy wszystko. I teraz, jak już wszystko usunęliśmy, możemy te rany posmarować funabenem lub fitoplaster, żeby zabezpieczyć przeciwgrzybiczo. Tak? No i konieczny oprysk Signum 33 WG na brunatną zgniliznę. Czyli żeby na przyszły rok nie było już tych suchych gałązek, żebyśmy nie musieli latać i tu obcinać tych suchych kikutów, bo znowu będzie rak bakteryjny. Tak, na oprysku to teraz? Tak, teraz. Tak, tak. Pierwszy wykonujemy, jak jest drzewko porażone, już nawet przed kwitnieniem, jak tylko pojawią się pierwsze liście. Drugi koniecznie zaraz po kwitnieniu. I wtedy drzewko jest zdrowe. No tu już nie. Tak, o, tu zobacz. Tak, czubek usechł. Roślinka pięknie odbija. Brakuje tego, żebyśmy tą suchą część teraz króciutko nad tym rosnącym pędem obcięli. Tu szybko rana się zabliźni i będzie dalej gałązka rosła. Tu ten kikut od razu wyciekł. Tak, tu kikucik mały, ale też wyciekł duży. Tu kikucik mały. Tu tak samo. Wszystkie te kikuciki usuwamy, bo chcemy, żeby nasze drzewko rosło tak w nieskończoność, miało 40 lat i jeszcze pięknie owocowało. Czyli najpierw oprysk Signum 33 WG przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych, potem wycinanie tych suchych gałązek, tak, smarowanie ran maścią ogrodniczą, no i jeszcze raz oprysk na przyszły rok, tych suchych gałęzi tyle nie będzie. Dobrze, Michalina? I nie kręć, bo nam taśmy braknie. Zejdzie nam tu, jak myślę, do obiadu, a i myślę, że po obiedzie będzie co robić. No przy tych kędzierzach, nie? Tak, no była sobie kędzierzawka. Tak, i kędzierzawka już przy tych upalnych dniach zeschła się. Grzyb nie wytrzymał upału i dużego słońca i teraz z pąków śpiących odbijają już zdrowe listki. Tak? I tu tak samo jak przy moreli, trzeba wszystkie te teraz suche kikuty, które nie wypuściły, wszystko pousuwać, bo będzie nam się robiło, tak, raki bakteryjne. Tak, tutaj była sarenka. Też ładnie obskubała, ale to się powinno szybko zgoić, bo tu żadnego kikuta nie ma. Ale to już prawdopodobnie się nigdy nie zgoi, jak ten kikut pozostanie.
Oj. O. O, teraz będzie się goiło lepiej, choć jest to dużo, dużo za późno. Ale i także dochodzi do siebie. Nie, jeszcze ma... nie powinniśmy w ogóle tego obciąć tu. No najlepiej by było. Bo ja tam takie cięcia robiłam, tylko bardziej przy morelach, a te brzoskwinie nie wyglądały tak strasznie źle, więc je na wiosnę jakoś tak... To chyba tak. No pryskamy i połowa lutego, koniec lutego miedzianem. Później w marcu, jak zaczynają pączki, już widać, że one troszeczkę robią się większe, silitem. Za 3 tygodnie znowu silit i będzie piękna cała w liściach i w owocach. Tak, a najpierw tak króluje kędzierzawka, a potem dopiero owoce. No i mamy tyle, ile mamy. Chociaż to, co zostało, będzie, podejrzewam, że duże. Do zobaczenia.